Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nas otacza, ale wystarczy zatrzymać się na chwilę i wytężyć słuch, by zrozumieć, jak wiele nas omija. I wystarczy chociaż odrobina wyobraźni lub edycja dźwięku, żeby zrozumieć, jak wiele byśmy stracili, gdyby tego zabrakło. A to nagranie dedykuję politykom, którzy aktualnie sprawują władzę i od których w dużej mierze zależy los otaczającej nas przyrody. Ale musimy też pamiętać, że to my wybieramy polityków, więc warto dać im znać, jakie jest nasze zdanie w kwestii polowań na ptaki. A takie jest moje. Zanim przejdziemy do meritum, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. Otóż jest dla mnie zupełnie oczywiste, że nie będziemy zgadzać się we wszystkim. Nasze poglądy mogą różnić się na wielu płaszczyznach i nie ma w tym nic złego, ani tak naprawdę zaskakującego. Pomimo różnic w światopoglądach, uważam, że jedną z najskuteczniejszych form debatowania, rozmawiania czy szukania zgody jest odnalezienie płaszczyzny porozumienia. Takiego miejsca, które bez względu na wartość dla jednej czy drugiej strony może okazać się fundamentem dalszych poszukiwań. Jest to punkt, w którym obie strony mogą powiedzieć: okej, z tym się zgadzam. W przypadku polowań, czyli tematu dla wielu kontrowersyjnego, dla innych skomplikowanego i, co sam muszę przyznać, z pewnością niejednoznacznego, taką ostoją jednomyślności może okazać się wprowadzenie moratorium na zabijanie dzikich ptaków. I to może być właśnie ten punkt, w którym będziemy się zgadzać. Sprawdźmy. Oczywiście nie stanie się tak, że za sprawą łowiectwa obudzimy się pewnego dnia i wychodząc do lasu nie usłyszymy żadnego ptaka. I nie taką wizję miał prezentować początek tego filmu. Jednakże pomimo tego, że naukowcy nie potrafią podać precyzyjnej liczby gatunków zwierząt, które tracimy bezpowrotnie, w dużej mierze za sprawą człowieka i sugerują, że może to być nawet kilkadziesiąt, a nawet kilkaset gatunków dziennie, to jedno jest niezaprzeczalne. Człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą go faunę i florę. I chyba z tym kłócić się trudno. Obecnie w Polsce można polować na 13 różnych gatunków ptaków. Myśliwi mogą strzelać do konkretnych osobników, co okazuje się nawet nie tyle trudne, co zwyczajnie niemożliwe. Po pierwsze, identyfikacja powinna opierać się na długiej obserwacji połączonej z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą z zakresu tzw. cech diagnostycznych różnych gatunków ptaków. Odpowiedzialność jest oczywiście po stronie osoby z bronią, by rozpoznać sylwetkę ptaka, kształt skrzydeł, długość nóg, dzioba, ubarwienie, do nawet najmniejszych detali, czy nawet sposób lotu, ułożenie skrzydeł, charakterystykę żerowania, a także powinien rozpoznać głos, zarówno wokalizacje ostrzegawcze, jak i formy kontaktowania się czy śpiew. A ptaki są do siebie bardzo podobne. Nierzadko zdarza się, że jeden z gatunków znajduje się w pechowej trzynastce, a inny, niemal identyczny, podlega ścisłej ochronie. Nie trzeba mieć ogromnej wyobraźni czy rozległej wiedzy ornitologicznej, by zrozumieć, że ludzkie niedoskonałości, zarówno te związane ze wzrokiem, jak i przetwarzaniem informacji, torpedują wysiłki nawet najzdolniejszych łowczych, chcących mieć stuprocentową pewność, że przelatujący przed ich lufą ptak to cyraneczka, a nie ściśle chroniona krakwa. Jeśli nadal uważasz, że rozpoznawanie ptaków nie jest takie trudne, to trzeba zwrócić uwagę, że istnieją przypadki myśliwych, którzy pozują do zdjęć z zabitym przez siebie ptakiem, i trzymając go w ręce, nie zdają sobie sprawy, że jest to przedstawiciel gatunku chronionego. I oczywiście mogą to być odosobnione przypadki. Wskazują jednak na to, jak czasami daremne mogą być próby zdobycia stuprocentowej pewności, że dany ptak, do którego strzelamy, jest ptakiem, do którego chcemy strzelić, kiedy przelatuje w oddali, kiedy jest w grupie innych ptaków, kiedy jest mgła, czy po prostu słaba widoczność. Po drugie, strzelając do ptaków używa się broni śrutowej. Czym odległość między myśliwym a ptakiem jest większa, tym większe jest tak zwane pole rozsiewu śrucin. Biorąc pod uwagę dystans, gatunek ptaków i wielkość śrutu, możemy obliczyć, jak wiele śrucin trafi w osobnika, do którego celujemy, a ile może potencjalnie zranić inne ptaki, także te, które są pod ochroną.
I tak na przykład w przypadku małych kaczek może to być do 20 osobników, w przypadku większych kaczek do 10, a w przypadku gęsi zranionych może być od 3 do 5 ptaków. Precyzyjne trafienie, podobnie jak bezbłędne rozpoznanie gatunku ptaka, jest niezwykle trudne, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę specyficzne warunki polowań, które bardzo często odbywają się o świcie, w zmierzchu, w nocy czy wśród mgieł. Nic więc dziwnego, że odsetek strzałów śmiertelnych wynosi około 30-40%. Wszystkie pozostałe to strzały niecelne lub co gorsza takie, które ranią zwierzęta i w konsekwencji powodują długotrwałą i bolesną śmierć. Postrzelony ptak może umierać kilka dni do nawet kilku tygodni, czy to z powodu głodu, czy dlatego, że nie może obronić się przed drapieżnikiem, czy z powodu zatrucia ołowiem. Nawet myśliwi zdają sobie sprawę z tego, jak nieefektywny jest to sposób zabijania, pisząc m.in. Należy też pamiętać, że gęsi wykazują sporą odporność na strzały. Dużą żywotnością charakteryzują się zwłaszcza te północne, urodzone i wychowane w trudnych warunkach w tajdze i tundrze. To jest zbożowe i białoczelne. Nieraz da się usłyszeć, jak śruciny uderzają w pióra skrzydeł lub tusze, a gęś leci dalej. Około 80% strąconych gęsi to sztuki zbarczone, które szybko znikają w trzcinach, wypływają na środek zbiornika wodnego lub na wiosłach uciekają na pola i łąki, pokonując znaczne odległości. Cytując fragment świetnie przygotowanego dokumentu zrealizowanego w ramach kampanii Niech Żyją, na którego fundamentach powstało to nagranie, możemy dowiedzieć się, że ptaki ranione wskutek polowań nie są uwzględniane w statystykach łowieckich. Według badań naukowych udział ptaków postrzelonych przez myśliwych stanowi znaczny odsetek i może wynosić nawet 20-30% całej populacji. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną kwestię związaną z zabijaniem ptaków. Mając pełną świadomość, jak wygląda cały ten proces i jakie, powiedzmy, techniczne niedoskonałości się z nim wiążą, a także będąc świadomymi tego, co o zabijaniu zwierząt mówi chociażby Światowa Deklaracja Praw Zwierząt czy nasza rodzima ustawa o ochronie zwierząt, zwłaszcza w kontekście tego, jak humanitarne to powinno być, jak to oni mówią, jak to jest napisane, czy jak pozbawione bólu i trwogi powinny być zwierzęta, a jak sam proces powinien być szybki czy też błyskawiczny. Nic więc dziwnego, że chociażby ubój rytualny wywołuje takie kontrowersje i sprzeciw większości społeczeństwa. A nie zapominajmy, że wiąże się to przeważnie z oczywiście karygodną, aczkolwiek nadal jedynie kilkuminutową męką. W przypadku ptaków, jak już wspominałem, może to trwać wiele dni, kiedy ranione, często dotkliwie zwierzę w przerażeniu ucieka i chowa się przed swoimi oprawcami, a następnie cały czas w stresie walczy o życie, bardzo często nieskutecznie. Uważam więc, że podobnie jak w przypadku zwierząt hodowlanych, nasze poglądy mogą się różnić, nawet bardzo. Ale ten najniższy punkt wspólny, którym jest szybkie i bezbolesne zabijanie, przeważnie łączy zdecydowaną większość społeczeństwa. Zgadzamy się w tym, że jeśli już mamy zabijać zwierzęta, wyświadczmy im chociaż tę jedyną przysługę i dajmy im odpowiednią śmierć. W przypadku strzelania do dzikich ptaków, absolutnie nie jesteśmy w stanie zagwarantować istnienia tego najniższego etycznego nominału. Dodatkowo, jakby tego było mało, zwierzęta nie zostają zabite wyłącznie poprzez strzał z broni. Przynajmniej nie bezpośrednio. Wygląda to tak. Myśliwy strzela, część ołowianych śrucin trafia zwierzę, a pozostałe lub wszystkie, jeśli strzał był niecelny, zostają w przyrodzie. W lasach, na polach czy w zbiornikach wodnych. Następnie wiele ptaków, także tych należących do wymierających gatunków, jak chociażby łabędzie nieme czy orły przednie, spożywają te ołowiane kawałki, myląc je z pożywieniem czy małymi kamyczkami, tak zwanymi gastrolitami, niezbędnymi w trawieniu pokarmu. Ołów znajdujący się w ciałach żywych zwierząt wpływa na układ immunologiczny i nerwowy, skutkując powolną, bo trwającą nawet kilka tygodni czy kilka miesięcy, śmiercią. Szacuje się, że w Europie zatrucie ołowiem zabija 1 000 000 dzikich ptaków rocznie i powoduje zatrucie u kolejnych 3 000 000. Problem ołowiu jest dużo szerszy, a zagrożenia związane z tym toksycznym metalem ciężkim nie ograniczają się wyłącznie do dzikich zwierząt, ale mają wpływ na całą przyrodę, w tym także na ludzi. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jego ilość, czyli około 20 milionów sztuk amunicji ołowianej, czy fakt utrzymywania się w środowisku przez dziesięciolecia. A wystarczyłoby nie strzelać.
bo do ptaków nie strzela się, żeby regulować, chronić różnorodność czy gospodarować populacjami zwierząt, bo ptaki nie zagrażają biologicznej różnorodności czy równowadze w naturze. 13 gatunków ptaków łownych to nie są gatunki inwazyjne, to nie są drapieżniki i wbrew nielicznym opiniom, absolutnie niepopartym żadnymi badaniami, nie sieją spustoszenia na polach uprawnych. Nie są też odpowiednio policzone, więc wykluczona jest tutaj racjonalna gospodarka. Nie strzela się też, jak to robiło się przed wiekami, by wykarmić ludzi. Średnio rocznie na jednego Polaka przypada 14 gramów mięsa uzyskanego z zabitych przez myśliwych ptaków. Zdarza się, że część z ptaków nie jest nawet zabierana, by je zjeść. Nie strzela się też z troski o przyrodę. Poprzez polowania wprowadza się ogromne ilości ołowiu do wód i gleb, wpływa na migrację ptaków i płoszy je z naturalnych żerowisk, co może powodować utratę rzadkich i istotnych z punktu widzenia bioróżnorodności ptasich siedlisk. I sęk w tym, że może być zupełnie inaczej. Nie tylko możemy za pomocą jednego podpisu ministra środowiska ukrócić bezsensowną rzeź czujących, inteligentnych i wspaniałych zwierząt, a także ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, ale możemy też wpłynąć na rozwój gospodarki, pozwalając ludziom inwestować w jeden z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się sektorów turystyki przyrodniczej na świecie, czyli birdwatching, który w samych Stanach Zjednoczonych generował roczny obrót w wysokości 41 miliardów dolarów. Polska mogłaby zapracować na miano raju dla miłośników ptaków. I nawet nie byłoby to zbyt trudne, biorąc pod uwagę, że w wielu zagranicznych publikacjach już jest wymieniana jako jedno z najlepszych miejsc do obserwacji ptaków. Obserwacji ptaków i dbanie o nie to działania, które nie tylko niosą za sobą materialne zyski i satysfakcję z ochrony przepięknej polskiej przyrody, ale także poprawiają samopoczucie, a w niektórych przypadkach mają wręcz terapeutyczny wpływ na kondycję psychiczną wielu ludzi. A dodatkowo pozwalają wychowywać kolejne pokolenia, zwracając uwagę na rolę szacunku i odpowiedzialności za lokalną i w pewnym sensie także globalną przyrodę. Na koniec chciałbym dodać, że w filmie znajdują się jedynie najbardziej podstawowe informacje na temat skutków polowań na ptaki i zalet wprowadzenia moratorium. Temat jest naprawdę bardzo szeroki. Jeśli chcecie wgłębić się w niego bardziej, zajrzyjcie w materiały pod filmem i sprawdźcie stronę Niech Żyją. I przy okazji chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w kampanię, osobom, które włożyły ogrom pracy w stworzenie tego dokumentu, który trafi do polityków, a także Wam wszystkim, którzy wspieracie wartościowe działania. Pozdrawiam Was serdecznie i dzięki wielkie za Waszą pracę.